Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Przepraszam Was bardzo za to, że ostatnio bardzo dużo filmów pojawia się na temat Wołynia. No ale jest taki okres, jaki jest. Jest 80. rocznica, więc uważam, że trzeba powiedzieć jak najwięcej, bo później już może być różnie z tymi już temat może być zamieciony pod dywan. Ja i z pewnością Wy zastanawialiście się często jak to jest, że oni tam za naszą wschodnią granicą mają zupełnie inne postrzeganie tego wydarzenia, no tej zbrodni, tego co się wydarzyło i generalnie mają zupełnie inaczej wypatrzoną historię. Ja wam powiem tak dla przykładu, że kiedyś, no niejednokrotnie, ale wiele razy rozmawiałem z jakimiś tam znajomymi Ukraińcami, nie w Polsce, oni byli z Ukrainy, ja akurat... Byłem w innym państwie i tak sobie rozmawialiśmy już ładnych parę lat temu i po polsku, mówili po polsku, to też o czymś świadczy. I skąd jesteś? Na przykład ktoś odpowiada, no z Lwowa, to ja odpowiadam, a to, to może jesteś pochodzenia polskiego, bo tam przecież kiedyś Polska była. I jak tylko powiedziałem, że tam kiedyś była Polska, to wpadali w jakiś taki szał, w jakieś takie nerwy, nie wiem. Więc wtedy zaczynała zapalać mi się w głowie czerwona lampka, o co tutaj chodzi? I moi drodzy, żeby to zrozumieć, to wystarczy wejść na ukraińską Wikipedię. Ja wiem, że Wy nie znacie Cyrylicy w większości, ale to można sobie wejść i wujek Google dał nam takie fajne narzędzie, że możemy sobie tłumaczyć. Czyli tłumacz, możemy sobie kliknąć. Prawym przyciskiem myszki, i mamy tłumaczenie. A najlepiej, jakby tak sobie otworzyć i ukraińską Wikipedię, i polską Wikipedię. I sobie przeczytać, najpierw polską. No, polskiej nawet nie trzeba czytać, bo tam jest to, co my wiemy. No, ale jak sobie wejdziemy na ukraińską Wikipedię, to można się za głowę złapać i proponuję, żeby nie robić tego tak bez hmm, jakiegoś takiego wygodnego siedziska, żeby nie spaść. Bez jakichś ziółek uspokajających, no bo naprawdę jest tam grubo. No to sobie wejdźcie na tę wikipedię i teraz tak. Tragedia wołyńska. Nie rzeź, ale tragedia. Taki jest tytuł. To jest przetłumaczone. Tam wiadomo, jakiś tam błąd może się wkraść, ale 99% tłumaczenia jest naprawdę poprawne. Google w miarę dobrze tłumaczy. Tragedia wołyńska. Cytuję Wikipedię Ukraińską. W historiografii polskiej rzeź wołyńska. Zbrodnia wońska. Wzajemne czystki etniczne, zwaśnionej ludności polskiej i ukraińskiej. Uwaga, słuchajcie, wzajemne czystki etniczne. Wychodzi na to, że my ich krzywdziliśmy i oni nas. Zwaśnionej ludności polskiej i ukraińskiej, już to pierwsze zdanie budzi we mnie. Ciężko opisać, co we mnie budzi. Kontynuuje. Dokonane przez podporządkowaną on ukraińską powstańczą armię. I Polską AK, czyli Armię Krajową, z udziałem, uwaga teraz, polskich batalionów Schutzmannschaft 107 i 102, i 202, przepraszam, partyzantów sowieckich oraz ukraińskiej i polskiej ludności cywilnej w 1943 roku, w czasie II światowej na Wołeniu. Część konfrontacji polsko-ukraińskiej w II światowej. Czyli według Włodymira Wiatrowicza to jest ten chyba szef IPN ukraińskiego, drugiej wojenki polsko-ukraińskiej. W szerszym znaczeniu element wielowiekowej konfrontacji ukraińsko-polskiej na zachodnich ziemiach ukraińskich, w wołeniu Galicji, chęszczyźnie i tak Na zachodnich ziemiach ukraińskich, ja bym to raczej nazwał na wschodnich ziemiach polskich, bo nie chcę przypominać, ale tam zawsze była Polska, tam, tam od Wielu set lat była Polska i nikt tego nie zmieni. Uwaga, cytuję, dalej. wikipedii ukraińska na temat Wołynia. Celem działań nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu była przede wszystkim chęć zapobieżenia przyszłym roszczeniom rządu polskiego na te ziemię. Jak to miało miejsce po zakończeniu I światowej? Zobaczcie, oni się po prostu bronili, bo Polacy chcieli ich tam skolonializować. Nie? Kierownictwo UPA postrzegało ludność polską jako potencjalne wsparcie dla uwaga Niemiec i ZSRR. Na początku lata 1943 siły UPA na Wołyniu liczyły według różnych źródeł od 3 do 5 tysięcy bojowników, a pod koniec roku osiągnęły 8-12 tysięcy. Według dowódcy UPA, tam jakiegoś Dimitra, w okresie styczeń-luty 1944 upowcy liczyli 6920 osób. Polskie oddziały partyzanckie w regionie liczyły zaledwie 1300 żołnierzy, a w bazach samoobrony działało około 3600 uzbrojonych osób. Słuchajcie teraz. Polska policja szuc w służbie hitlerowców, która brała udział w pacyfikacji wsi ukraińskich, liczyła około 2000 osób. Batalion 202 szuc Mannschaft Polskiej Policji Granatowej, który przybył z Generalnego Gubernatorstwa, liczył 360 żołnierzy. W tradycyjnej historiografii polskiej postrzega się ją jako czystkę etniczną ludności wyłącznie polskiej po ukraińsku, natomiast jako akcja w odpowiedzi na okrucieństwa Polaków wobec ukraińskiej ludności cywilnej. Temat ten został znacznie szerzej zbadany przez polskich historyków, którzy zajmują się tym problemem od zakończenia II wojny światowej. Prace polskich historyków charakteryzują się tendencją, waga tendencją do wyolbrzymiania polskich ofiar. Poprzez Włączenie do ofiar ukrywających się i uciekających przed masakrą Polaków. Niedoszacowaną liczbę ofiar ukraińskich, zaliczania Ukraińców, którzy zginęli z rąk Polaków, do Polaków, którzy zginęli z rąk Ukraińców. Zaliczania do polskich ofiar innych osób, częściowo nawet narodowości niepolskiej, która zginęła w zupełnie innych okolicznościach i nie byli związani z tragedią wońską. Ukraińcy historycy natomiast w większości rozpoczęli badania. Tego tematu po ogłoszeniu przez Ukrainę niepodległości. I zobaczcie, moi drodzy, ja już nie będę nawet tego czytał. Czyli wychodzi na to, że na ukraińskiej Wikipedii o wojnie piszą tak, że to była tak naprawdę jakaś tam wojenka polsko-ukraińska, że po obu stronach były czystki, a Polacy kolaborowali z nazielami, byli w jakichś tam oddziałach granatowej. Policji czy milicji, już nie pamiętam. To jest po prostu skandaliczne. Takie rzeczy nigdy nie powinny mieć miejsca. To, co ja teraz przeczytałem, to jest coś tak przykrego, coś tak niesprawiedliwego. Ja wiem, że ktoś powie po drugiej stronie, no ale to może wasza Wikipedia kłamie, to może nasza mówi prawdę. No, często tak jest, że każdy obraca prawdę na swoją korzyść, ale w tym przypadku niestety prawda jest po naszej stronie. No niestety. Niestety dla Ukraińców, ale prawda jest po naszej stronie. I panie Duda, panie Morawiecki, dlaczego to jest tam na tej Wikipedii? To powinno zniknąć. Moi drodzy, dlaczego to tam jest? Dlatego, że nikt nie robi niczego, żeby tego tam nie było. A dlaczego nikt nie robi niczego? No to widzimy każdego dnia po wypowiedziach Dudy, po wypowiedziach innych polskich polityków. Kiedy to się zmieni? Prawdopodobnie nigdy, bo oni nic nie robią w tym kierunku, żeby cokolwiek się zmieniło. Czyli my możemy tylko marzyć, że pewnego dnia Jakiś mądry polski polityk po prostu robi, zrobi z tym raz na zawsze porządek, ale to może trwać kilka pokoleń. A najgorsze jest to, że z każdym rokiem pamięć zanika potomkowie, rodzina tych ofiar, no bo już świadków to już praktycznie nie ma, bo to już prawie 100 lat. Ja się zastanawiam, co będzie na obchody stulecia. To pewnie też nie będzie, bo pewnie wtedy to jeszcze będzie gorzej niż teraz, więc teraz jest ostatnia szansa. A to, co jest na Wikipedii, to tylko potwierdza, dlaczego druga strona zupełnie inaczej postrzega całe te wszystkie wydarzenia i dlaczego tam teraz są stawiane pomniki tym ludziom, którzy dokonali tego, bo oni po prostu tak są uczeni. A dlaczego my nie robimy nic? Nie wiem dlaczego, bo może mamy siedzieć cicho? Bo może polscy politycy dostali tylko wytyczne, żeby działać tak i tak, na niekorzyść oczywiście naszą. Nie wiem, nie jestem jasnowidzem, ale po tym co widzę i po tym co słyszę, to śmień twierdzi, że oni bardziej działają na naszą szkodę i bardziej działają na pożytek tych drugich. No niestety, ale tak jest. Napiszcie co o tym sądzicie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia. Cześć, pa pa.